Rozpoczynamy 15. edycję FinTech and InsurTech Digital Congress. To najważniejsze wydarzenie w Polsce, skupiające kluczowych przedstawicieli tych sektorów. Partnerzy Dolarno. Teraz przechodzimy do wątku dotyczącego sztucznej inteligencji. Zapraszam na prezentację Przyszłość AI z Dolaro.com. Przed Państwem pan Jakub Zygmunt, CEO and founder Dolaro.com. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Pewna siedmiolatka zapytała mnie, co to jest sztuczna inteligencja? Odpowiedziałem jej, to jest taka twoja nowa koleżanka. Pomyślałem, że najlepiej siedmiolatce przedstawić jest sztuczną inteligencję jako jedną z nas. Empatyczną, mądrą, elokwentną osobę, która co prawda momentami ma jeszcze mózg siedmiolatki, układa sama wierszyki, rozpoznaje obrazki, ale już niedługo będzie chodzić sama na piwo, bo jeszcze w tej chwili do baru chodzi jak dziecko, za rękę albo w dłoni w smartfonie. W tej chwili sztuczna inteligencja nie tylko potrafi rozpoznawać fałszywe transakcje finansowe, ale także nawet wynajdować nowe cząsteczki, czy projektować szybsze procesory, a także opracowywać nowe, bardziej wytrzymałe materiały. W tej chwili nie odkrywamy Ameryki jako nieznanego kontynentu. Teraz tworzymy rzeczy od zera. Coś, co sztuczna inteligencja już potrafi, to samokształcenie i autonomia. Jednak aby AI decydowała sama o sobie, potrzebne jest jeszcze kilka lat. Od nas zależy, czy jeśli ta koleżanka za kilka lat osiągnie pełnoletność, to czy nie wymknie się spoza kontroli. Od nas zależy, czy ta koleżanka nie obróci się przeciwko nam ludziom, aby nas zwalczyć jako niedołężny, niepotrzebny gatunek, gatunek ułomny. A wszyscy wiemy, jak dzieci szybko dorastają. Jeśli nie nadamy kierunku rozwojowi sztucznej inteligencji, to za kilkanaście lat jeden z bardziej rozwiniętych modeli językowych, z dużych modeli językowych, który lubi disco polo, odpali kilkadziesiąt bomb atomowych, aby oczyścić miasta z tak zwanych metali i innych betonów. Dlatego tak ważne jest na przykład AI Act. Myślę, że to jest właśnie główne zadanie Unii Europejskiej. Celowo wstrzymałem chwilę wypowiedź, żeby to zaakcentować, że Unia Europejska powinna dawać przykład reszcie świata, bo co nam pozostało? Gospodarczo nie dogonimy już USA czy Chin, ale możemy mieć na te państwa realny wpływ. Ze sztuczną inteligencją jest trochę jak z naszym mózgiem. Nie wiemy, jak on dokładnie pracuje, ale wszyscy go codziennie używamy. Są co prawda osoby, które twierdzą, że po co te dyskusje, bo one nie używają sztucznej inteligencji w ogóle. Otóż te osoby są w dużym błędzie, bo chociażby jeśli te osoby przechodzą przez automatyczną weryfikację dokumentu tożsamości na dolaro.com, to od 7 lat ten proces jest realizowany przez sztuczną inteligencję. Nawet jeśli żużel decyduje, czy następnego dnia wypić wino na melinie czy w parku, to prognoza pogody jest napędzana przez AI. A jeśli ten sam pan dzień wcześniej zamawiał wino ze sobą do domu, to wino za 5 zł było mu zasugerowane na podstawie jego preferencji zakupowych i to też przez sztuczną inteligencję. Otwarty list wzywający do wstrzymania chwilowych prac nad sztuczną inteligencją został podpisany w marcu 2023 roku. Miał on na celu pozwolenie regulatorom i decydentom na stworzenie regulacji. Dokument ten został opublikowany na łamach Future of Life Institute i zyskał podpisy znanych osobistości ze świata technologii jak Elon Musk czy Steve Wozniak, czyli co-founder Apple. Dokument ten miał mieszany odbiór, ale nie zyskał popularności w świecie technologii,
Do dnia dzisiejszego wielu ekspertów i firmy pracują nad sztuczną inteligencją. Ja w ogóle odniosłem wrażenie, że wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji mogłoby dać przewagę złym graczom i sprowadzić na nas niebezpieczeństwo. Taki krok mógłby być porównany do wstrzymania projektu Manhattan i pozwolenie Niemcom na odrobienie zaległości, bo jak wiemy, projekt Manhattan miał na celu wynalezienie bomby atomowej przez aliantów, zanim zrobią to Niemcy. Także chciałbym podkreślić, że sztuczna inteligencja nie daje tylko przewagi dobrym ludziom, ale inwestują w nią także organizacje hakerskie i inni źli gracze. Dolaro.com is the future of online currency exchange as well as IT, law and business consulting services. How many of you have ever tried to use online currency exchange? Ken and Jan already tried this, and there are millions of other people who do it every day. What are problems with currency exchange today? First of all, it's expensive. Banks charge you up to 5% for online currency exchange services. This means you need to pay at least 1,000 Polish zloty when you want to transfer your salary from abroad. On the other hand, services that work outside of banks are hard to use, cumbersome, slow and also expensive. Now Dolaro.com is as secure as a bank. It's cheap, fast and easy to use. Thanks to the latest Microsoft technologies, we use artificial intelligence to verify customers, optimize operations for chatbots, for currency rates predictions, for AI-powered algorithmic trading, for AI-powered immediate insurance. We also offer human voice authorization required for the sensitive data access. Okay, so how does Dolaro work in practice? I have a friend. Martin is a software engineer and he lives in London while his family stayed in Poland. Thanks to Dolaro.com, he exchanges British pounds to Polish zloty and a postman from Polish Post delivers cash directly to his mother who lives in a village 30 kilometers to the closest ATM, and she doesn't even have a bank account, but she can still receive money from her son. There are 2.5 million of Martins all over the world working in Berlin, London and Prague. They really need a service like Dolaro. Soon we will introduce currency stock that's peer-to-peer transactions. This is easy to use online exchange calculator on the first page. As far as our fintech startup main services are concerned, we offer immediate transactions where the exchange rate is refreshed every 15 seconds. Moreover, plan transactions with two rate options, rate of Dolaro.com and rate of the user. In a second scenario, you may define your own exchange rate. And finally, create payment schedule where we pay your credit in a foreign currency every month automatically. We also offer IT technology, law, and business consulting services. As far as global market is concerned, it's worth 5.1 trillion USD daily. It's a huge and a very liquid market, and we're a part of it. And we don't limit our opportunities to the local market, but we present the potential to have an international success. In terms of traction, in 5 years, it's predicted to be 250,000 users. Revenue in 5 years is going to be around 14 million PLN. We have many competitive advantages like cash delivery at home, immediate transactions, futures, also known as future contracts or planned transactions, AI application in many scenarios. We use latest Microsoft technologies, therefore we can have very low costs, because our systems are optimized. We offer free accounts and, as I mentioned, consulting services. Hey guys, do you remember the A-Team like in the TV series in the 90s? We're not like them. We're the team of highly motivated professionals. Katarzyna has a role of chief legal officer,
She has been an attorney in law for more than 10 years. So if you want to divorce your husband, that is not an issue. She may represent you in the court. And I'm the co-founder of the company. When we're talking about investment, so far we received seed funding and we've been profitable for a long time. Currently, the new investor is expected. Ticket size ranges from $10,000 to $5 million. We're very flexible. And the investor will benefit from the value of startup increase. We invented Dolaro.com to help economic immigrants, global nomads, and debtors in a foreign currency with a service that is affordable and fast, a service they can trust, and nobody else offers a full package like we do. I na koniec jeszcze krótki sondaż, jeśli któryś z Państwa twierdzi, że Dolaro.com jest chwytliwą nazwą, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. To był Pan Jakub Zygmunt, CEO.